dobry, niedziela. Tak, nie wyspałem się, dobrze widzicie. Denerwowałem się tym odcinkiem, co dzisiaj wyszedł na miłośników, bo to było takie wkurzające, plus te wszystkie, co tam elektroniczne jeszcze problemy są dookoła, plus ten live dzisiaj, który widzicie pewnie o 20, a odcinek ten widzicie o 18, ze względu na to, że no, tak się nawołuje na live'a. Plus też bardzo mocno obserwowałem, jak się sprzedaje ten dedykowany zestaw, ta walizka, no ale w dobie kryzysu to tak 3 na 10 bym powiedział. Plan na dzisiaj, no muszę kłada zawieźć do firmy, a w firmie mam samochód mój tajny, którym podróżuję między miastami, więc muszę go zabrać, a kłada, żeby, no żeby zrobić taką rurkę jedną, ja wam pokażę. Muszę zamówić, jak mnie nie będzie, to mam nadzieję, że ekipa zamówi. Pękł, w środku pękł ten wąż od wody. Jego zbrojenie pękło, a tu jest takie gumowate i on puchnie strasznie. A co za tym idzie, jak puchnie, no to nie chciałbym, żeby się przerwał w końcu podczas jazdy. Więc tak to wygląda. No dobra, ja się idę przebrać, palę dziada. Ale piękna dzisiaj pogoda. Jak pięknie ptaki grają. To może oznaczać jedno. Wiosna. Jest coraz bliżej. No dobra, jakoś dojechałem. Chociaż szosowe opony byłyby lepsze, żeby przejechać się szosą. No ale spokojnie 80-90 w porywach. Wybraliście tło do live'a. Ależ mi się to podoba. To są wasze słowa. To jest wasz głos. Głos widzów. Więc to będzie tło do live'a. Tylko, że musimy posprzątać. Jest godzina 14. Jakiś taki jeszcze... Może się wyśpię, może odpocznę, może ten tydzień zacznę jakoś tak w poniedziałek nagraniówka, we wtorek chyba ewakuacja i tyle. A w kładzie, no właśnie, trzeba będzie ten wąż zdobyć, może się uda. I wtedy jak już skończę w przyszłym tygodniu delegację, to będzie jakiś 20 któryś vlog, bo oczywiście nie przestaję nagrywać. No chyba, że powiecie, dobra, łysy spierdalaj, nie nagrywaj, w ogóle nie męcz nam dupy, to nie będę. Ale jeżeli tak nie powiecie, no to będę. Chłopaki, mam nadzieję, tyle ile mogą, tyle się uporają, jeżeli chodzi o elektronikę, ale tutaj mówię, szacunek dla chłopaków z Intercarsu, no, jeden kumaty bardzo elektronik, no i tak to jest, nie? A to na zmianę przepustnice, a to na zmianę czujniki, jeszcze zobaczymy, jaką decyzję Patryk podejmie, nie? Ale myślę, że w przyszłym tygodniu, od poniedziałku do piątku, chłopaki już zaraz zmiana oleju, dotarcie ostatnie. Kurwa, ale się dzisiaj na filmie wysypało. Ty, tam silnik docieracie tak pizdując. 10 tysięcy obrotów. 4-5 się tam nie przekracza i to jest wtedy ok, nie? Przy normalnej jeździe 3-4, no przecież żeby nie zadusić samochodu. No gorzej, jak komuś się diesel kręci do 4,5, no to wtedy jak on widzi 5 tysięcy na blacie, to już ma przerażenie. A co ma powiedzieć, jak jakaś Honda S2000, która się do też 10, a się odblokuje 11 kręci. No, więc muszę do Adriana zadzwonić, muszę zdjąć zbroję Ironmana. Striptease dla ubogich. Zaraz mi głupawkę dostanę. No nie. No, już nie Ironman. Najgorzej, że nic mi się nie udało w tym tygodniu. Wiecie co? Powiem wam, nagrywanie vlogów, dopóki nie przyjdzie mi ten komputer z Acera, który ma przyjść, jest to dość upierdliwe, dlatego że godzinę zajmuje render filmu i godzinę upload filmu. Więc trzeba pilnować tego bardzo mocno i te dwie godziny, bo nagrywanie jest spoko, nie? Jak najbardziej jest spoko, więc będę chciał to przyspieszyć. No i tak samo modelarstwo, no chciałem wczoraj, a kiedy? I się nie dało, to trzeba było kompa przygotować, to trzeba było przygotować. W poniedziałek już trzeba nagrywać dużo na górkę, przecież nie wezmę ze sobą biura modelowego online, a już chcę, a już bardzo chcę, ale powiem wam, nie wiem jak wy, ale mi przez tą całą sytuację ostatnio jakieś głupie rzeczy chodzą po głowie, strasznie głupie. No, jakie? No chociażby ostatnio myślałem, żeby się ogolić na zero tutaj tak cały, ściągnąć brodę, mówię, a dwa tygodnie. Zobaczymy, do kiedy przesuną te wszystkie obostrzenia. Jak przesuną do końca maja, to może rzeczywiście wezmę. No ja tak szczerze mówiąc, to ostatni raz bez brody w życiu byłem chyba w pierwszym odcinku Miłośników Czterech Kółek na kanale w 15 roku. I wyglądałem jak pan palec, jak pan jajo. Będzie jajo z dredami. Poddam wam zajawkę, a wy zaraz będziecie pisać. To kiedy łysy, kiedy? Nie wiem, ale nie zdziwcie się, jakby taka sytuacja miała kiedyś miejsce. Więc tak to wygląda.
No za dużo pozytywnej energii przekazujecie, a ja wam przekazuję, więc jakoś sobie przekazujmy to wszystko, żeby to nam się spinało. No i tyle. Muszę łapać coraz więcej weny. Dzisiejszy vlog na pewno nie będzie vlogiem długim. Sekcja komentarzy nie wiem, czy się pojawi. Ale o coś pytaliście i o czymś miałem powiedzieć, więc jak sobie przypomnę, to zaraz to nagram. To se przypomniał. Najczęściej zadawane pytanie przez was to jest związane z taksówką, więc myślę, że jutrzejszy vlog to tak sobie po prostu monotematycznie usiądę i porozmawiamy o taksówce. O, znalazłem miejsce na kłada, więc trzeba tego kłada teraz wparkować. To zanim pogadamy o tym, jak to się zaczęło z tą taksówką, też pewnie już kiedyś o tym mówiłem, ale z roku na rok cały czas mam inne spostrzeżenie. To wprowadźmy quadrille. Bardzo proste urządzenie. Chyc. Siadamy. Kluczyk. Wszystko jest. O, kierunek mega. Cały czas na kierunku. No dobra, bieg się wrzuca na dół jedynka, do góry, neutral i potem biegi do góry idą. Odpala się nie wiem czemu klaksonem. No, chwilę go odpaliłem. Chwilę, bo jak przyjechałem do pracy, to o, zobacz, jaka tu się bulwa robi. Trzeba zamówić cały oryginalny wąż. I to teraz nie wiem jeszcze, muszę do poprzedniego właściciela kontakt, jak się to ustrojstwo włącza. No bo to wiem, to nie problem. No i muszę coś tu zmodyfikować, bo ja wiem, że klakson to się gazem daje, ale... Jest git. Oczywiście prędkość po biegach można wiedzieć. Ja tam telefon sobie wkładam i mam też prędkościomierz. Natomiast chcę całe zegary poskładać. Więc właśnie, jak to było z tą taksówką tak dokładnie? No z tą taksówką to się zaczęło w 7 roku. A mianowicie jeszcze przed pierwszym ślubem. Kiedy pracowałem w tej firmie, gdzie tam potem byłem menadżerem, w 8 roku właśnie dostałem zmianę stanowiskową i uposażeniową, ale też 8 rok był dla mnie rokiem, w którym właśnie przyszedł kredyt hipoteczny, w którym był pierwszy ślub, w którym było wszystko, więc stwierdziłem, że nie chcę się dusić finansowo. Za 2 pensje spoko, ale już wiedziałem, znajomi jeździli na taksówce, że fajnie można wyjechać na weekendy, dorobić i tak dalej. Więc powiem wam, nie żałowałem tej decyzji. Latałem sobie w 8 roku, nawet jak kredyt we frankach wtedy oszalał, to dla mnie to aż taki wielki problem na początku nie był, więc regulowało się te zarobki właśnie taksówką. Ale jeszcze byłem z czasów taksówek, kiedy trzeba było zrobić wszystkie licencje, wszystkie egzaminy z topografii i tak dalej, więc to troszeczkę wyglądało inaczej. Wtedy też jeszcze pamiętajmy, nie było konkurencji w postaci przewozu osób, Ubera i wszystkich innych, więc te pieniądze też zupełnie inne były. Stać mnie było na to, żeby jeździć E34 2.0 benzyna i tu niektórzy widzowie, wiem nawet, że są tacy, którzy mnie jeszcze z tamtych lat pamiętają. No a potem no to już się wszystko zaczęło tam pierdzielić, ta cała sytuacja finansowa, to tak wiecie, z bycia bezdomnym. To się już rozkręcało, 9, 10, 11, ale dochodziło do sytuacji, że pracowałem po 400 godzin miesięcznie, czyli robiłem etat, po etacie od razu o 17, 18 wychodziłem z pracy, odpalałem drynę, na drynie jeździłem do drugiej, trzeciej nawet czasami, albo do pierwszej, rano znowu do pracy, sobota w pracy, niedziela, jak już po nocce się wyspałem, to od 14 w pracy, no i tak trzeba było, w trudnych czasach tak trzeba było to zrobić. Natomiast historii było mega dużo, więc myślę, że można zacząć je będzie zajawiać od jutrzejszego odcinka. Były sytuacje stresujące, były sytuacje zabawne,
Było tych sytuacji naprawdę multum. Ja tam przejechałem chyba kilkaset tysięcy kilometrów. Stąd na przykład ci, co chcą być obelżywi i zazdrośni o moją osobę i gdzieś tam wchodzą i chcą pierdolnąć komentarz, mówią, o patrzcie, gruby taksówkarz. No, pamiętajmy, że docelowo zupełnie inne prace miałem. Nie? Ja nigdy niczego się nie bałem, jak najszybciej uciekłem z domu, żeby już się nie męczyć tam. I jako pierwsze to podjąłem się to, co było, czyli poszedłem do ochrony, w ochronie siedziałem też setki godzin, żeby robić, żeby mieć swoje, żeby iść do przodu i nigdy niczego się nie bałem. Jeszcze pamiętam jakieś takie czasy, jak skończyłem 18 lat, w ogóle jak miałem 17 lat, to byłem DJ-em, tym DJ-em byłem do bardzo późna, bo zdarzało mi się Sylwestry grywać jeszcze w legendarnej romantice na Zaspie. Kasa była dobra, więc to nie ma co się śmiać. To taki wodzirej bym powiedział, bardziej już w takich sytuacjach byłem. Ale kasa z tego była dobra. To było czasami 1500 zł za podstawę wieczorową, za taki Sylwester, plus z napiwków kolejne 1000. Więc to, dla mnie to, wiecie, wyrobić całą pensję w jeden wieczór, to warto było stracić tego Sylwestra, tak? I tych Sylwestrów grałem 17 rok życia, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Chyba, nie chcę skłamać, ale ostatni Sylwek, nie pamiętam, musiałbym po zdjęciach popatrzeć, ale wiem, że jeszcze było tak, że 2 lata miałem może przerwy, jeszcze z jednego zagrałem, więc nawet zdarzyło mi się, kiedyś był klub taki w Sopocie, nie pamiętam, po lewej stronie, Non-Stop się chyba nazywał, nawet w Non-Stopie mi się jakieś tam sety hip-hopowe udało gdzieś zagrać, ale to były stare czasy, Jezus Maria. No było epizodycznie, ale kasa z tego była, nie? Więc no jako telemarketer też mi się zdarzyło przez moment zapracować, a nawet mi się zdarzyło przez moment na dziwne ogłoszenie o pracę jako przedstawiciel handlowy pojechać. Kurwa, tego nie zapomnę do dzisiaj, nie? Idziemy na spotkanie o pracę, jest kilka osób, dwóch chłopaków i chyba dwie dziewczyny i stoi chłop w jakimś garniturku z wąsem, z niestabilnym uzębieniem, czyli niekompletnym, i się okazało, że to jest taka sprzedaż, było coś takiego, że to sprzedaż, wychodzenie do ludzi i naciąganie ludzi na jakieś gówna, które totalnie nie mają racji bytu, i kolba mi opadła, jak do Tczewa on nas wziął tym pociągiem, i w Tczewie gdzieś na rynku gość szczerbaty sprzedawał pasty do zębów i super ekstra rzeczy, które kosztowały pewnie grosza, sprzedawane były za 10-krotną przebitkę i pokazywał, jak to, zobaczcie, dniówka, 2 koła zrobiłem, nie? W godzinę, to teraz wy. Ale nie, to dla mnie, żeśmy to pierdoleni od razu. To takie naciąganie ludzi, to takich ludzi powinno się zamykać, bo to żerowanie na starszych i tak dalej. Ale sama sytuacja była na tyle zabawna, że chłop miał takie gadane, że no mówię, no szczerbaty sprzedawał pastę do zębów ludziom. To jest dla mnie mindfuck, nie? No ale żyli z tego ludzie, nie? Więc na barze pracowałem jeszcze, pamiętam, na jarmarku dominikańskim piwo rozlewałem i po jarmarku też. No, fajnie było, były fajne te czasy, to już tak z perspektywy lat, bo to Maciek, jak ja miałem 18, to jest 16 lat temu, nie? Więc tego się tak nie czuję, ale czasami, tak powiem szczerze, widzę to, nie? Gdzieś tam kogoś poznaję albo zatrudniam kogoś i ktoś tam pisze, że jest 99 rocznik, a ja sobie myślę, kurwa, 99 rocznik, no to ja już wtedy miałem, mówię, nie, no nieźle mówię, to wtedy ja miałem 13 lat, a jak ja miałem 13 lat, to już całkiem psotnik byłem, nie? Więc no żeśmy, no było, ten czas poleciał, nie? Dla mnie ery życia dzielą się jakimiś takimi zdarzeniami, czyli na przykład przełomem było milenium i pamiętam, jak w pierwszym roku, w zerowym roku podłączono nam internet, była taka sieć na Suchaninie, tam gdzie mieszkałem, kurde, nie mogę sobie przypomnieć nazwy, ale tam LAN taki był osiedlowy, potem odpaliło się na WP czat randka, więc tam miałem w pierwszym roku pierwszą randkę wirtualną. W pierwszym roku też byłem w Londynie jako 16-latek, tak dobrze mówię, 16-latek? No jako 16-latek na pewno byłem w Londynie, gdzie jeszcze nie było przecież Unii Europejskiej, Polska nie była w Unii Europejskiej, więc żeby tam wjechać, to był mindfuck. Więc tak, takie etapy dzielę sobie na przykład na milenium, potem takim kolejnym przełomem było, jak miałem 17 lat, gdzie bardzo mocno zachorowałem na, nie mylcie tego z zapaleniem opon mózgowych, tylko na zapalenie mózgu, czyli choroba, która z reguły, jeżeli dopada, to ludzi 60+ i już im nie daje do zwycięstwa, bo bardzo ciężko jest ją rozpoznać i byłem chyba jednym z
od lat nie wiadomo ilu przypadków w młodym wieku, gdzie chwilę później pamiętam, jak się udało wyzdrowieć, wyleczyć, chociaż to były bardzo trudne czasy w szpitalu i bardzo to źle wspominam. To chyba rok później ktoś zmarł i była afera w telewizji, jakiś młody chłopak, bo jego rodzina i lekarze myśleli, że on jest w wieku dojrzewania, bo takimi pierwszymi zmianami był atak na układ nerwowy i strasznie agresja taka w charakterze. I u nas, u mnie też myślano, że, natomiast u mnie już takie przedostatnie w stadium to była gorączka 40, nie do zbicia niczym, ponad 40. I już potem nie mogłem chodzić. Nie? Nagle do jednego szpitala trafiłem, stwierdzili, że zapalenie błędnika. Do drugiego szpitala trafiłem na bardzo mądrego profesora, neurologa. Gość zobaczył, że ja nie mogę chodzić, że mi się jakby totalnie zaburzają wszystkie zmysły. Nagle pomacał po twarzy jakimś pisakiem i stwierdził, że wow, coś tu się zepsuło. Nie? Wtedy karetką natychmiast przewieziono mnie na Smulchowskiego, to był szpital zakaźny. Tam w nocy, tego też nie zapomnę, taki lekarz, młody doktor, musiał zrobić punkcję, czyli taką grubą igłę między kręgi wbić, żeby pobrać płyn około rdzeniowo-mózgowy, czy rdzeniowo-mózgowy, jakoś tak. Wiecie, za którym razem trafił? Za szóstym, bez znieczulenia. Miałem też badanie dna oka, więc generalnie wyglądało to strasznie. Pierwsze parę dni to ja tam wiele nie pamiętam, bo to już było tak zaawansowanie postępowało, że oni mi tam wszystkiego rodzaju chemię, sterydy, wszystko pchali we mnie, więc no i też miałem takie dziwne ataki potem przez pierwsze parę tygodni, gdzie był taki atak bólu, czuć było, że się zbliża i nagle jakbyście wzięli łom, wsadzili komuś z tyłu w potylicę i próbowali oderwać, nie? Więc jakby wywracałem białka do góry, żyły mi wychodziły na całej bani, mdlałem na przykład, nie? Więc no, tą historię kiedyś opowiem. Jest to kolejny zwrot tam gdzieś w moim życiu. Właśnie potem kolejny zwrot to gdzieś jest śmierć dziewczyny, z którą gdzieś tam byłem i tak dalej. Potem kolejnym zwrotem, no to taki bardzo trudny rozdział akurat, pominijmy go na razie. Kolejnym zwrotem była ta taksówka, potem ten krach kredytu we frankach i tam takich zwrotów sobie z 10 mocnych naliczę. Jeden już poznaliście o bezdomności. Taka prośba, żeby na razie nie kopać w komentarzach się tam z pytaniami rodzinnymi, bo bardzo mocno atakujecie, a no, wszystko w swoim czasie, to co miało być powiedziane, to już zostało powiedziane i na razie starczy, więc nie kopmy tego, drodzy, powiedziałbym miłośnicy, ale co, Michał Jesionowski vlog, widzowie, nie, jakiś taki mindfuck. No i z krótkiego vloga zrobiło nam się dłuższe pierdu, więc kończę, idę to zmontować, muszę tą scenę przed dzisiejszym vlogiem posprzątać. Zostało jeszcze, dam wam link w opisie, bo zostało jeszcze połowa tych walizek, tych elektronarzędzi, tego klucza takiego dedykowanego, to jest taka limited edition, 300 sztuk z fajnym takim briefem, że to M4K Garage i no przede wszystkim to takie moje dziecko, do którego się bardzo mocno dołożyłem, projektując cały zestaw, bo to jest klucz udarowy, elektryczny, akumulatory, przedłużki, nasadki, bla, 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 więc to tak jest, no bo to będzie tylko w tej ilości już nigdy więcej, więc tak to wygląda. No i co? Kto nie subskrybuje, a niechaj pierdyknie tą subskrypcję na dole, niech ta rodzina tutaj nam się zwiększa, bo od 14 vlogów, jak zaczęliśmy, wzrośliśmy już prawie o 30 tysięcy w 14 dni, więc jesteście naprawdę koksami. Przekaz pozytywnej energii na niedzielę. Ała, moje okołysy. No, to się nie łamcie. Niczym się nie łamcie, bo zawsze może być gorzej. I choć ostatnio było źle, to tak jak mówiłem, jednak wyszło słońce. No. Cieszę się, że jesteśmy razem. Cieszę się, że to tak wygląda, więc naprawdę może z goletą brodę? Tyle lat się nie widziałem bez brody. Ale jak ja będę wyglądał? Jak człowiek jajo. No zaraz wiem, że trolle będą pisać z golu. Obiecałeś kiedyś. O, z golu. Zobaczymy. Dobra, uciekam. Przygotowuję się. Trzymajcie się. Cześć.